Sporty Walki ORG, Laskowski Kamil, jest z nami Michał Bowdziewicz. Cześć wszystkim, dzień dobry. Spotykamy się po Pucharze Świata K1, gdzie startowałeś. W sumie byłeś tam zapisany jako amator, stoczyłeś jedną walkę. Jak potoczyły się losy twojego turnieju? Byłem zapisany w turnieju Pucharu Świata w Czechach. Stoczyłem jedną walkę w ćwierćfinale, którą udało mi się wygrać przed czasem i potem w związku z nieobecnością zawodnika, który był przewidywany do walki o tytuł zawodowego mistrza świata w AKO Pro, zapytano się mnie, czy chciałbym wystąpić w zastępstwie, no i zdecydowałem się wystąpić. Czyli generalnie przygotowywałeś się do startów amatorskich, gdzie walczy się po 2 minuty, a z marszu wziąłeś walkę z mega doświadczonym zawodnikiem. Może coś o nim nam powiesz? Przygotowałem się do turnieju amatorskiego, czyli 3 rundy po 2 minuty. Dostałem propozycję walki 5 razy 3 minuty z Tomasem Chronem. To jest bardzo znany i bardzo doświadczony zawodnik z Czech. On ma 38 lat, walczy, z tego co widziałem u niego na Instagramie, zawodowo od 20 lat, 112 albo 115 zawodowych walk, ponad 90 zwycięstw. No, żal byłoby nie spróbować z takim zawodnikiem walki, więc nie zastanawiałem się długo, no i zawalczyłem. Generalnie sprawdzałem historię w sumie, to też w 16 roku w Czechach walczyłeś w turnieju kategorii ciężkiej, gdzie też toczył walkę właśnie ten zawodnik. On poza tym, że toczył walki zawodowe w Czechach, też startował na galach KOK, startował na galach King of Kings, więc to już jest w sumie chyba najwyższa półka K1. Znaczy, Tomas Chron wtedy walczył o ten sam tytuł, o który teraz walczyliśmy, to była gala Young Games. Ja tam walczyłem w turnieju wagi ciężkiej, on walczył z Kirillem Kornilowem o ten pas Wako Pro chyba i wygrał tą walkę, a walczył nie tylko na KOK, walczył na Glory, walczył na Kunlunie, walczył też jeszcze w tym starym K1 na Eurosporcie, także parę tych walk zawodowych. To on w sumie te K1 zna od samego fundamentu. Czym różniłyby się przygotowania twoje, gdybyś wiedział, że będziesz walczył 5 razy po 3 minuty, a nie 3 razy po 2, tak jak właściwie miało być? No to jest pytanie do mojego trenera Łukasza Roli, bo to on by decydował o tym, jakbyśmy się przygotowywali, do Przemka Kantorowskiego, z którym ćwiczy na siłę. Bo to jest generalnie duża różnica między startem na gali zawodowej, gdzie masz te 3-minutowe rundy i 2 minutami. W ogóle jakie jest odczucie, bo stoczyłeś jedną walkę właśnie w tym krótszym dystansie, kolejna była już w tym dłuższym. No, odczucie jest takie, że na pewno Tomas Chron pokazał mi, czym się różni taka prawdziwa walka zawodowa z doświadczonym zawodnikiem od amatorskiej. On z rundy na rundę się rozkręcał, był coraz groźniejszy, mimo że to były dłuższe rundy i miało być ich 5 aż. A no, w walce amatorskiej ta walka jest od początku bardzo intensywna i zwykle zawodnicy zamiast się rozkręcać to słabną. Także no. Czyli to taka przebieżka w sumie z biegiem, z doświadczonym już, można powiedzieć, nie sprinterem, tylko maratyńczykiem. No tak, no, bardzo doświadczonym maratyńczykiem. Pytanie, czy nie żałujesz tego? No bo w sumie mógłbyś walczyć o pierwsze miejsce tytułu amatorskiego, prawda, K1, i to jest Puchar Świata, a tutaj jednak zostałeś postawiony do walki o zawodowe mistrzostwo, no i tutaj walka nie była wygrana, więc pytanie, czy nie żałujesz tej decyzji? Ani przez chwilę tego nie żałowałem. Bardzo cieszę się, że spróbowałem i żałowałbym, gdybym nie spróbował. No tak, jesteś mistrzem Polski K1, wieloletnim kadrowiczem. Pytanie teraz, czy masz jakieś kolejne starty zaplanowane już? Tak, za tydzień jedziemy na Mistrzostwa Świata Seniorów do Sarajewa. No i to jest start, który teraz jest dla mnie najważniejszy. Później będę brał udział w meczu Polska-USA w Stanach, no a później jako takich planów nie mam. Są jakieś wizje na 2 walki zawodowe w listopadzie i w grudniu, ale to może kiedy indziej szczegóły. To jeżeli o tych walkach zawodowych szczegóły w innym terminie, to coś o tym meczu, który ma być w Stanach? Tak, no reprezentacja Polski, tam 5 albo 6 osób leci na mecz amatorski do Stanów Zjednoczonych z reprezentacją USA. No i tyle. No. Czy ktoś z klubu jeszcze leci z tobą? Raczej nie, chyba nie, z klubu nikt. W porządku, więc życzymy powodzenia w najbliższych startach. Piotrek Stępień. A jednak. Tak, waga 57. Tak?
57. Możliwe. Tak jest. To życzymy powodzenia w najbliższych startach. Pytanie, czy chciałbyś komuś podziękować? Sponsorom, trenerom, znajomym? No tak, chciałbym podziękować oczywiście tutaj przede wszystkim trenerowi Łukaszowi Roli i całemu klubowi Palestra za świetną atmosferę na treningach i ciężką pracę. Trenerowi Kantorowskiemu za pomoc tutaj też w przygotowaniach i za super treningi. No i wszystkim, którzy tu pomagają mi i mi kibicują. W sumie jeszcze jedna sprawa, o której nie wspomniałem, bo teraz już kategoria ciężka w Palestrze urosła o jeszcze jednego zawodnika, który też walczył w Glory, też walczył w polskich organizacjach zawodowych. Mowa tutaj jest o Wrzosku. No, jak tobie trenuje się akurat z tym zawodnikiem? Bo już widziałem, że robiliście normalne treningi na sali z grupą. Znaczy, no my z Arkiem przyjaźnimy się od wielu lat i od dłuższego czasu razem umawiamy się na treningi. Może do niedawna nie było to aż tak regularne jak teraz w Palestrze. Wcześniej też trenowaliśmy razem, także to nie jest dla mnie żadna nowość. No ale cieszę się, że teraz jakby stało się to codziennością, że trenujemy razem. Na pewno to będzie dla nas obu duża, duża korzyść.